Odkąd filmuję, nurtuje mnie myśl, jak to jest być dzikim zwierzęciem. Jak to jest być wilkiem, krukiem, żubrem, bobrem albo mrówką? Przekroczyć granice odczuwania ludzi i zwierząt. Odnaleźć w sobie tę najczystszą zdolność widzenia, słyszenia i czucia. Nie bać się dzikości lasu, poczuć się jego częścią, poczuć dzikość, której nic nie poskromi. To pragnienie chcę spełnić tutaj, w puszczy, gdzie znalazłem 10 bohaterów, którzy w stworzonej przeze mnie opowieści zagrali swoje role tak, jak mogło im się to zdarzyć w ich prawdziwym życiu. Każdy z nich mógł urodzić się gdzieś w Europie, a jednak ich przeznaczeniem było przyjść na świat w samym środku starego kontynentu, gdzieś pod koniec XX stulecia, na wschodnich rubieżach Polski i zachodnich kresach Białorusi, w Puszczy Białowieskiej. Jedynej pozostałości prawdziwie pierwotnych lasów, które przed wiekami porastały niziny Europy, w miejscu, gdzie natura trwa nieprzerwanie od kilku tysięcy lat. Zdawałoby się, że dla tych 10 to prawdziwy raj na ziemi. Oto on, wilk, samiec, niektórzy mówią basior. Od pierwszej chwili przypadł mi do serca. Jest wyjątkowy, najlepszy we wszystkim. Czujny i bystry. Przyszły przywódca. Gdybym był w jego skórze, czułbym się teraz pewnie i bezpiecznie. Bo on jest częścią czegoś, co dla wilka najważniejsze. Rodzina. Matka, 3 siostry, brat i on. Watacha. Jeszcze nie wie, że ten dzień przesądzi o jego losie.
3 dni później zapamiętał na zawsze tamten strach, ból i rozpacz. Choć na pierwszy rzut oka nie widać jego emocji, wyczuwam bezgraniczne zagubienie. Strach przed fladrami, zaporą z kolorowych szmat, zgubił i matkę, i rodzeństwo. Tylko jego nie zawiódł instynkt. Mówią, że wilk, który raz przeszedł przez fladry, nigdy więcej nie da się w niej zapędzić. Ma niecałe 10 miesięcy. Co powinien zrobić? Dokąd pójść? Przecież rodzina, watacha, to sens wilczego życia. Samotność oznacza wyrok. O wiele bardziej niż dla człowieka. On to czuje. Czy tak to jest? Być wilkiem? Za wszelką cenę musi odnaleźć się jak dawniej w rodzinie, w swojskiej, przyjaznej. Kto go usłyszy? Co oznaczają te drażniące dźwięki, ten zamęt, te nienawistne wonie? Jak się w tym odnaleźć? Dopiero zaczął pojmować, że jego rodzinna puszcza wcale nie jest taka dzika i przepastna. Już wie, że może polegać tylko na swojej sile i szybkości. Choć minęły 4 tygodnie od dnia, który odmienił jego życie, nie wrócił do rodzinnej ostoi. Woli nieznane, choćby i 20 kilometrów dalej. Nauczył się omijać niejedną przeszkodę. Już bezbłędnie orientuje się w wielkim lesie. I nie tylko w nim. Zagubiony, głodny, nieraz ryzykował wyjście na otwartą przestrzeń. Tam, gdzie snuły się zapachy bliskie, wilcze, sprzed miesięcy. Żadnej watachy nie spotkał. Beznadziejna włóczęga. Sam. Ciągle sam. To nie życie dla wilka. To było 2 lata temu. Historię jego rodziny śledziłem, zanim się urodził. Pierwszą watachę jego ojca wymordował kłusownik. Ojciec był jedynym, który uciekł z masakry. Basior niedługo wiódł życie samotnika. Pewnego dnia natknął się na ofiary tego samego prześladowcy. 3 pozbawione rodziców młode. 2 samice wadery i ich brata. Sieroty natychmiast uznały go za swego. Został piastunem. Szybko okazało się, kto w tej nowej rodzinie jest bardziej, jak to mniej ważny. Najsłabszą waderę wkrótce dopadł zawzięty kłusownik, gdy niedoświadczona oddaliła się od watachy. Zostało ich 3. Po 5 miesiącach sytuacja zmieniła się zupełnie. Ojcowski i opiekuńczy dotąd piastun przypieczętował nowy, prawdziwie rodzinny porządek. Ocalała wadera została jego partnerką. Jej brat, młody Basior, musiał odtąd trzymać się na uboczu. Thank you.
tygodni wciąż to samo. Szybki, silny i wytrwały, nieustannym truchtem przemierza setki kilometrów, po 20-30 dziennie. Od wczoraj trzyma się z kraju rodzinnej puszczy. Mnie z moim ludzkim poczuciem własności nie mieści się w głowie, że on nie ma żadnych ograniczeń. Idzie tam, gdzie chce, wolny, niczym nieskrępowany. Ale to tylko pozory. Ta wolność to niepewność i głód. Co począć z taką wolnością? Jaki ona ma sens, gdy się jest samemu? Nie jadł od 4 dni. I nagle ten zapach olbrzymów. Nęcący zapach, który w jego rodzinie zapowiadał zawsze pełen brzuch. Wyczuwa bezbłędnie, że żubr z wnykiem zaciśniętym u szyi jest słabszy, może nawet chory. Sprawdza. Mierzy siły. Gdyby tak zatopić zęby w ciepłym mięsie ofiary. Kiedy poluje się z całą watachą, to jest to prawie pewne. I spróbuj nie gonić kogoś, kto ucieka. Co za rozkosz! Mówią prawdę. Wilka żywią jego nogi. Oto co znaczy być wilkiem. To się zdarzyło rok temu, zanim przyszedł na świat. Nie zdążył zobaczyć swego ojca. Gdy matka była brzemienna, kłusownik zwabił go w pułapkę. Konał przez wiele dni, bez cienia nadziei na ratunek. Zanim zobaczył swoją puszczę po raz pierwszy, zanim puszcza zobaczyła jego, na długo przed tym matka i jej brat wybrali bezpieczne legowisko. Starą norę borsuków. Wystarczyło ją rozkopać i poszerzyć. Do porodu zostało 5 dni. To było równo rok temu. Tak powstał jego dom. W samym środku terytorium przyszłej watachy. Nie było wątpliwości, w najlepszym miejscu w głębi puszczy. Bezpiecznym. Z daleka od ludzi, od zagrożeń, od nienawiści. Nie mogę się z tym pogodzić, że człowiek od zawsze nienawidził wilka. Przez wieki widział w nim budzącą grozę bestię. Tępił z trudnym do zrozumienia fanatyzmem. Stworzył mit czerwonego kapturka, by usprawiedliwić własne okrucieństwo. Ale z drugiej strony widział w nim uosobienie najszlachetniejszych przymiotów. Ludzkich. Podziwialiśmy inteligencję, spryt, siłę i sprawność wilka. Szanowaliśmy za lojalność, oddanie rodzinie i opiekuńczość. Bo taki właśnie jest wilk. Drapieżnik, ale gdzież mu do okrucieństwa człowieka? Jeśli zabija, to tylko po to, by zaspokoić głód. My, ludzie, uzurpowaliśmy tylko sobie to prawo. Wilka za to samo skazaliśmy. Nic dziwnego, że panicznie boi się człowieka. Ale tu w puszczy było wtedy bezpiecznie.
Ani przyszła matka, ani jej brat przed porodem nie podejmowali ryzykownych wypraw. Najważniejsze miało nadejść jutro. I nadeszło. Tego majowego poranka emocje zapierały mi dech. Było inaczej, wyjątkowo, podniośle. Poczułem wreszcie, jak szczęśliwie jest być wilkiem. Przecież powstawała prawdziwa watacha, wielka rodzina, bo przybyło aż 6 wilcząt, nadzieja na piękne i długie życie. On nie urodził się pierwszy, ani nawet drugi. Przyszedł na świat dopiero po 4. siostrze, w samo południe. W ciągu kilku chwil miał się znaleźć w nowym, obcym otoczeniu. To miał być początek trudnej drogi, jak miało się okazać, gorzkiej drogi samotnika. Thank you.
nareszcie czas dosytu. Dzięki Jośnie nie cierpi głodu. Nawet od kiedy musiał zacząć liczyć na siebie, miewał syte dni. Zimą znalazł postrzelonego jelenia, najadł się do granic możliwości. Miesiąc temu, niedaleko drogi, odkrył padło łani potrąconej przez samochód. Starczyło na tydzień. A to upolował warchlaka, a to kilka zajęcy, a to jakieś nieostrożne wiewiórki. Po niedawnej powodzi nauczył się wybierać z wysychających kałuż uwięzione ryby, zwłaszcza wielkie szczupaki. Nie przepuścił setkom gryzoni, kretów, jeży, a nawet żabom. Każdy zaskoczony ptak, niezdolny do latania albo młody, przy nim jest bez szans. Wytropi najbardziej ukryte gniazda, ale tylko tyle, żeby się najeść. Wciąż jest sam. Beznadziejnie sam. Minęło prawie pół roku od dnia, kiedy w jednej chwili stracił całą rodzinę. Żadnej innej watahy dotąd nie spotkał. Tego majowego dnia, z powodów znanych tylko jego matce, nie urodził się w norze. Został do niej przeniesiony razem z rodzeństwem dopiero po kilkunastu godzinach. On, nieodrodny syn utraconego ojca, od pierwszych godzin wyróżniał się spośród rodzeństwa. Teraz liczył sobie 8 dni. Jeszcze nie widział i nie w pełni słyszał, ale już potrafił walczyć o swoje. W pierwszeństwie do mleka nie mogły go pokonać ani cztery siostry, ani brat. Tego czerwcowego ranka pierwszy raz zobaczył słońce. Miał równo 20 dni.
za nim jak za prowodyrem tłoczyli się pozostali. Taki porządek odtąd miał obowiązywać. Pierwszy wychodził zawsze on. Do tej pory najważniejsza była matka. Od kilku dni, gdy szczenięta zaczęły wychodzić z nory, opiekunem, karmicielem i obrońcą rodziny stał się również wuj. W najwyższym stopniu czujny i gotowy do poświęceń. Zaimponowało mi wtedy, że pełnił rolę piastuna, chociaż nie był ich ojcem. Ale nie mogło być inaczej. Tak jest zawsze u wilków. Od wczoraj było ich w gnieździe pięcioro, po tym jak padło najsłabsze. Najedzone, bezpieczne w norze, skore do pierwszych zabaw. Jego zawsze musiało być na wierzchu, dopóki nie zasnął. Jego bez zmian nadal nikt nie odpowiada. Chłonąć las wszystkimi zmysłami, wyostrzonymi do granic możliwości. Zespolić się z nim w jedno, poczuć całym ciałem. To musi być wspaniałe. Wyczuwać każdy najdrobniejszy ruch, każdy dźwięk, najlżejszy szmer, najsłabszy nawet zapach. Z dokładnością przekraczającą po tysiąckroć moje najczulsze zmysły. Oto co znaczy być wilkiem. Mówią, że wilk czyta nosem, a widzi nogami. Żaden jego zmysł nie jest tak ważny jak węch. Nosem, i to na odległość dziesiątek kilometrów, czyta potrzebne mu informacje. Nieraz przekonywałem się, że idąc za zapachem, trafia bezbłędnie. Pojedyncze sztywne włosy na pysku rejestrują każdy ruch powietrza, każdy dotknięty kształt. Zresztą cała jego sierść jest niezwykle wrażliwa na dotyk, zwłaszcza teraz, kiedy pozbył się grubego zimowego futra. Silnie unerwione łapy wyczuwają drgania i rodzaj gruntu. Uszy z wielkiej odległości rozróżniają pozornie identyczne dźwięki. Nigdy nie jeść regularnie. Paradoks dzikiej istoty. Wolność i pusty brzuch. Żyć chwilą, bo głód jest teraz, dziś. Nie dbać o jutro, ono i tak nadejdzie. Nawet resztki po bocianach są nie do pogardzenia. Myślę, że i to również znaczy być wilkiem.
Czasem duży głód potrafi przytępić najczulsze zmysły. Nieustanna czujność, nieufność, ciągłe napięcie i strach przed nieznanym, a jednocześnie wielka odwaga. Oto co naprawdę znaczy być wilkiem. Tamten pechowy dzień zaczął się jak zazwyczaj. Nic nie zapowiadało katastrofy. Rok temu, gdy miał równo 2 miesiące, jego życie w rodzinie było beztroskie. Największe zmartwienie to najeść się do syta, szybciej i więcej od rodzeństwa. Głód nauczył go nieustępliwości. Zjeść tak dużo, jak tylko się da. Nie wiadomo, kiedy będzie następny raz. Tamtego feralnego dnia całkowicie zapamiętał się w zabawie. Zabawie, nie zabawie. Wymuszał posłuch, jak niegdyś jego ojciec. Dawał poznać, kto tutaj rządzi. Nieustannie potwierdzał dominującą pozycję. Nieustępliwy, natrętny. Tamtego dnia jednak miał dostać nauczkę na całe życie. Miał się przekonać, że czasem nie warto być tym najodważniejszym. Tym, który się pcha pierwszy. Thank you.
koszmarnego dnia i tamtej nocy na zawsze zapamiętał odrażający zapach obcego, bo pierwszy wpadł w jego ręce. Poznał, co to znaczy paraliżujący strach. Matce zabrakło odwagi. To piastun stanął w jego obronie i zapłacił za to. Bezradny jak reszta rodzeństwa, z trwogą oczekiwał powrotu dorosłych. Zrozumiał, że rodzinne legowisko wcale nie musi być bezpieczne. Oszołomiony nie wiedział jeszcze, że stracił kogoś bliskiego. Znowu. A u niego odezwał się wreszcie zew prawdziwego myśliwego. Dopiero teraz, po miesiącach doświadczeń. We wrześniu, bo zaczęły się gody łosi. Czy jednak sam, jeden, nie porywa się na niemożliwe? Wysoką cenę zapłacił za zuchwały atak na łosze. Leży tak już cały dzień, okaleczony, obolały. Za tydzień, dwa pewnie wyjdzie z tego, wyliże się, ale otrzymał ważną lekcję. Nie zawsze należy ryzykować. Łatwo mi to mówić. Od miesięcy nie miał nadziei na porządny posiłek. A porządny posiłek bywał często, kiedy jeszcze miał rodzinę. W jego rodzinie zawsze najważniejsza była matka. Ona musiała mu wystarczyć za oboje rodziców, zwłaszcza po pamiętnej napaści obcego. W pojedynkę potrafiła upolować sarnę, a nawet młodego jelenia. Od niej nauczył się najwięcej. Przy niej nigdy nie był głodny. Ani on, ani brat, ani trzy siostry. Był syty nawet zimą. Kiedyś w czasie ciężkich mrozów razem z matką upolowały żubra. Całą watachą ucztowały na nim przez tydzień, a do resztek powracały jeszcze wiele razy.
czyżby? Ależ tak, z pewnością. Tak, węch go nie myli. Na brzegu bobrowego zalewu znalazł ślad innego wilka. Pierwszy raz od roku. Rozpoznał od razu, to musi być zapach wadery. Co za woń! Musiała być i tutaj, w samym środku bobrowiska. Może głodna próbowała rozkopać żeremię? Odkrył coś jeszcze, coś upajającego, jest pewien. Ta woń to obietnica wilczej rui. Czy nareszcie kres poszukiwań? Czy to ona, wadera, której śladem chodzi od tygodnia? A może wszedł na teren nieprzyjaznej watahy? Jeśli zaatakują, trudno mu będzie ujść z życiem. Ja mógłbym się nabrać, ale nie on. To przecież ten przeklęty, poznany w młodości zapach. Nareszcie. Oto jest o krok od spełnienia. W porzuconym dziczym barłogu odkrył najpiękniejszy na świecie zapach. Ten sam, co przed miesiącem przy bobrowym żereniu. Zapach młodej wadery. Odczytał go bezbłędnie. Ślad pachnie świeżo, obiecująco. Musiała tu być najpóźniej nocą. Teraz musi iść po tropie. Wadera jest przecież gdzieś blisko. Nareszcie spełni się to, do czego dążył. Za czym tęsknił przez wiele miesięcy. Znaleźć kogoś, z kim trąci się nosem. Poliże kąciki warg. Wspólnie zawyje. Gdybym był w jego skórze, czułbym się teraz o wiele pewniej, bo on za chwilę może stać się częścią czegoś, co dla wilka najważniejsze. Rodziny. Być wilkiem. Jak to w końcu jest?